Witam w kolejnym filmie, w którym znów pokażę Wam kilka artykułów, które dokładnie pokażą strefę wpływów, jaka teraz jest ustalana na świecie. Chcę pokazać Wam, że ta ustawka na Ukrainie cały czas trwa i ewidentnie widać, że coś tutaj nie działa. Cieszę się, że bardzo dużo ludzi i w Polsce, i na całym świecie wyłapuje teraz te wszystkie fake newsy, którym karmią się główne media i które karmią ludzi zapatrzonych w tak zwane telewizory. W tamtym filmie poprzednim pokazałem, że Niemcy dogadały się z Rosją i tutaj znowu pokażę Wam, że ten układ cały czas trwa, ale pokażę Wam to, co mówiłem w tamtym filmie, że wszystko się sprawdza, czyli nowy podział wpływów, jeżeli chodzi o Azję i tutaj Europę Środkową, to, że Rosja dogaduje się z Chinami, to, że sankcje to tylko wydmuszki, to, że Niemcy rządzą wszystkim i rozdają karty w Europie i pokazują wszystkim, gdzie ich miejsce. Więc tak naprawdę przygotowałem dla Was kilka takich wisienek na torcie, na tej ustawce Ukraina, Rosja, Niemcy, USA, reszta krajów i Chiny. Reszta krajów się temu przygląda i niektórzy w telewizorze mają wielką wojnę, tragedię. Niektórzy patrzą na to i się dziwią, o co tu chodzi, coś jest nie tak. Cały internet bawi się w jedną rzecz, czyli szukanie fake newsów. Zaapeluję do wszystkich informatyków, hakerów, którzy śledzą mój kanał. Kochani, chciałbym Was poprosić, abyście podarowali nam trochę swojego cennego czasu życia i zrobili takie zestawienie, jakie filmiki i jakie fake newsy lecą w mediach głównego nurtu, czyli abyście mogli porównać, tak jak to robią na przykład Amerykanie teraz i cały świat, jakie zdjęcia sprzed kilku lat wstawiają nam przed oczy jako te właśnie, które zadziały się teraz na Ukrainie, które filmy, z których gier komputerowych, bo do tego doszli Amerykanie, zostały wstawione w wiadomościach, jak to wszystko jest zbudowane na fake newsach sprzed kilku lat, na wybuchach na przykład w Chinach, abyśmy mogli pokazać ludziom, że to, co widzą w telewizorze, to nic innego jak jedna wielka propaganda wojenna wymyślona wcześniej i ustawiona wcześniej, aby oni tworzyli energię strachu i lęku i aby co zrobić? Odwrócić ich uwagę od tak zwanej nowej ery tutaj, która teraz zadzieje się w Euroazji. A tak naprawdę chodzi o podział zysków i podział sfer. Ale o tym mówiłem, że powstanie Euroazja, powstanie tutaj Afryka, czyli znikną narodowości, będzie kontynentalność na ziemi. I to się sprawdza. Dla tych wszystkich ludzi, którzy tak mocno krzyczą teraz na mój kanał, że to jednak jest wielka wojna, bo on w telewizorze widzi wojnę, więc jak w telewizorze pokazują wojnę, to wojna musi być i on nie wierzy, że media mogą tak oszukać go, jego rodzinę i oszukiwać ludzi, stawiając fake newsy sprzed kilku lat. Mogę powiedzieć tak. Kochany, bardzo Ci dziękuję za tą energię strachu i lęku, bo ona też ma olbrzymi sens tutaj na świecie, też jest potrzebna, ale o tym po prostu nagrałem inny film i ten film jest dla ludzi, którzy trochę szerzej patrzą na świat. Mało tego, nagram też film na ten temat, dlatego że czeka nas o wiele większa, w cudzysłowie, ustawka, a raczej o wiele większa nasze zaangażowanie w pewien projekt, który pojawi się na ziemi, ale o tym będzie w innym filmie. Natomiast Amerykanie już o tym głośno mówią, że po tej ustawce na Ukrainie czeka nas jeszcze ustawka z Chinami, to też prawda. Potem walka wpływów, o której za chwilę powiem, o jakie kontynenty rozpocznie się kolejna walka wpływów. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że żadnej trzeciej wojny z tego nie będzie, tak jak powiedziałem na początku, żadnej globalnej wojny z tego nie będzie. Jest to w cudzysłowie układanie strefy wpływów przez Rosję i Chiny tutaj w Europie Środkowej i gwarancja bezpieczeństwa dla Rosji, którą zatwierdziły Niemcy. Amerykanie jeszcze trochę mają z tego powodu jakieś tam animozje do Rosji, ale widać ewidentnie, że będą kazali zapłacić za tą ustawkę sobie duży haracz. Komu? No i to jest ta najsmutniejsza wiadomość, zostawiłem ją na koniec. Zaczynamy od kolejnych wiadomości, które Wam przedstawię. Mam nadzieję, że one rozwieją kolejne wątpliwości, które wiele osób teraz ma w głowie, patrząc na wydarzenia, które widzą w telewizji, że coś tu kompletnie nie jest tak, jak oni nam pokazują, że gdzieś tej wielkiej wojny tutaj nie ma, bo internet pokazuje nam zdjęcia na żywo z Kijowa, gdzie nie ma żadnych walk, gdzie kamery idą na żywo. Mało tego, kiedy jest wojna, powinny być miasta zaciemnione, no bo
przecież pokazują nam naloty tych złych Rosjan. A tutaj widzimy, że są światła w Kijowie, że nic się nie dzieje, że jeżdżą sobie samochody, że normalnie życie się toczy. Ale taka prawda jest niewygodna, bo skoro uwierzyło się w prawdę z telewizora, no to nic dziwnego, że to internet kłamie, telewizor zawsze mówi prawdę. No i w ostatnim filmie powiedziałem, że kiedy ktoś uznał telewizor za Boga, to nic dziwnego, że kiedy do niego mówi Bóg Samsung czy Bóg Philips, no to on nie będzie negował Bożych słów. Przypomniało mi się teraz takie stwierdzenie, że w jednej z ksiąg zapisano, że nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Może właśnie chodziło o to, żeby nie pojawił się Bóg Samsung, Bóg Sony, Bóg Philips, który będzie dla ludzi wyznaczał ich światopogląd. No i w tym momencie, kiedy Bóg mówi, no to człowiek słucha, tak? No i nagle religią stały się wydarzenia, no i ludzie po prostu uważają, że to, co widzą w tej wzorze, to jest jedyna prawda, nie istnieje żadna inna. No i tutaj powielają te fake newsy, którymi są karmieni na bieżąco. No i oczywiście pan z Ukrainy odgrywa swoją rolę w tym wszystkim. Ale żeby nie być gołosłownym, zapraszam do przeglądu prasy. Nagrywam te filmy w ten sposób, dlatego że projekt Platformy Społecznościowej i Platformy Rozwoju Duchowego przechodzi przez kolejne etapy, czyli staramy się go rozwijać, chcemy mieć swoje radio, chcemy mieć swoją telewizję, aby właśnie przygotować was i przeprowadzić was ze spokojem przez takie wydarzenia, jakie teraz mają miejsce na ziemi, ponieważ ich będzie więcej. Więc jeżeli wystraszyliście się wydarzeniem na Ukrainie, to mogę powiedzieć, że trochę tych wydarzeń jeszcze będzie, więc postaram się, aby tak jak teraz jestem z wami, przeprowadzić was w spokoju, w harmonii, rozładować to napięcie, ten strach i tą panikę, którą sieją media i uspokoić was, że to nie o trzecią wojnę światową tutaj chodzi, tylko o strefę wpływów, więc cała ta ustawka na Ukrainie ma po prostu podzielić strefę wpływów, którą teraz widzicie. Zacznę od mojego ulubieńca Olafa, czyli po prostu pokażę wam, jak to Niemcy ułożyły siebie w tej ustawce. Jak powiedziałem, jak Niemcy oszukały Ukrainę, to znajdziecie kolejne dowody na to, że tak jest. Zacznę od mojego ulubieńca Olafa, bo widać ewidentnie, że Niemcy mówią prawdę i pokazują, kto rządzi w Unii, o czym mówiłem w poprzednich filmach. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wyklucza bezpośrednie zaangażowanie Bundeswehr i NATO w wojnę rosyjsko-ukraińską. Studzi oczekiwania w sprawie wejścia Ukrainy do Unii. Scholz zaapelował również o zawieszenie broni w wojnie będącej rezultatem ataku Rosji na Ukrainę i zapewnił, że niemiecki rząd wykorzysta wszystkie dyplomatyczne możliwości, by do tego doprowadzić. Nie jesteśmy stroną konfliktu zbrojnego, który ma tam miejsce i nie będziemy nią, oświadczył w piątek kanclerz Niemiec Olaf Scholz podczas wizyty w dowództwie operacji Bundeswehr. Dla nas jest jasne, że NATO i jego kraje członkowskie nie biorą udziału w wojnie. Scholz zaapelował również o zawieszenie broni w wojnie. Kolejny smaczek z Niemiec. Tutaj mamy taką piękną perełkę. Wicekanclerz Niemiec mówi nie embargu na paliwa z Rosji. Nie poparłbym embarga na import paliw kopalnych w Rosji, powiedział minister gospodarki i wicekanclerz Niemiec Robert Habeck. Potrzebujemy tych dostaw, aby utrzymać stabilność cen i bezpieczeństwo energetyczne Niemiec. Oczywiście tutaj jest, że szukają innych po prostu rozwiązań, ale na dzień dzisiejszy chcesz choć trochę zaszkodzić Putinowi, oszczędzaj energię, zaapelował Habeck. No, kolejny smaczek z Niemiec. Ja to zostawiam bez komentarza. Ludzie, którzy widzą, że coś jest nie tak, takimi wiadomościami potwierdzają swój światopogląd, że jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, wiadomo, że chodzi o pieniądze i że te sankcje są takie, aby nie zrobić nikomu krzywdy. Ani Niemcom, ani Rosji, ani innym ludziom. Ale tutaj mamy kolejny smaczek. Niemcy chcą przekazać Ukrainie przestarzałe pociski. Leżały w spleśniałych skrzyniach setki przeciwlotniczych pocisków rakietowych, które Niemcy chcą dostarczyć Ukrainie, nie nadają się do użytku, ustalił tygodnik Der Spiegel. Jak podaje gazeta Berlin, szykuje się do przekazania Ukrainie 2700 przeciwlotniczych pocisków rakietowych typu Strela w ramach nowej dostawy. Według tygodnika pochodzą one jeszcze z zasobów Narodowej Armii Ludowej z okresu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wskazano, że pociski typu Strela zostały wycofane przez Bundeswehrę w 2012 roku. To broń, która ma co najmniej 35 lat. Oczywiście Ministerstwo Obrony nie chciało komentować szczegółowych pytań dotyczących ewidentnie całkowicie przestarzałej broni. Możecie sobie przeczytać, więc tutaj widać ewidentnie, że pomagamy Ukrainie tak, aby nie zaszkodzić Rosji. Ja wiem, że to się może nie podobać wielu ludziom, no bo mamy tam
ludzi, którzy biorą udział w tej całej ustawce. Mamy cywilów, którzy jakby są między, jak powiedziałem, armią ukraińską, rosyjską, a armią fałszywej flagi, która kręci fake newsy i tworzy materiały, aby odwrócić uwagę od tego, o co chodzi. Więc przejdźmy dalej. Teraz przejdziemy do Rosji. To fikcja i PR. Romanowski ostro o sankcjach wobec Rosji. Mamy do czynienia z zabiegiem PR-owym, kiedy na Ukrainie giną kobiety i dzieci, mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Tylko że pan Marcin też pewnie uwierzył w fake newsy, które widzi w telewizorze, bo tak pokazują im, jaka to zła Rosja, jak napada na te osiedla, jak bombarduje, a potem przekazuje, że te fake newsy są sprzed kilku lat, nie z Rosji, a z Donbasu, że pochodzą z gier komputerowej, ale jak powiedziałem, proszę osoby, które chciałyby się zabawić, aby to zrobiły. Ja oczywiście, jeżeli taki film wyślecie do mnie, ja go opublikuję, dziękując wam za to, że chcieliście swój czas podarować nam wszystkim i pokazać, jak to wszystko jest układane, jak to wszystko jest reżyserowane. Ale dalej, wiceszef MS wskazuje, że Polska żądać będzie stanowczych, konsekwentnych sankcji wobec Rosji. To, z czym mamy teraz do czynienia, to jest fikcja i PR. Przypomnijmy zresztą, że to dziurawe sankcje zostały przyjęte i zaakceptowane przez Berlin tylko i wyłącznie pod zmasowanym naciskiem na niemiecką opinię publiczną ze strony Polski, a następnie innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Wcześniej nie było o tym mowy. Niemcy, można powiedzieć, stały z karabinem u nogi i czekały, aż Ukraina padnie, żeby nie było pretekstu do sankcji. To wszystko było oczywiste dla każdego, kto przyglądał się tej sytuacji. Obecnie sankcje nie obejmują dwóch największych rosyjskich banków, które nie zostały wyłączone z systemu rozliczeń SWIFT, o czym mówiłem. Mamy do czynienia z zabiegiem PR-owym, kiedy na Ukrainie giną kobiety, giną dzieci. Tutaj oczywiście powiedzenie, żeby uwiarygodnić tą wielką wojnę. Są bombardowane sierocińca, są bombardowane przedszkole i szpitale. Taka narracja jest w głównych mediach. To jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna i społeczność międzynarodowa musi zrobić wszystko, żeby odciąć Władimira Putina od jakichkolwiek źródeł dochodu. Musimy zrobić wszystko, co możliwe, jeżeli chodzi o świat zachodni, aby powstrzymać Władimira Putina na Ukrainie, ale również powstrzymać jego dalsze kroki, bo dalszymi krokami będzie Polska i kraje bałtyckie. Mam nadzieję, że to państwo, które najbardziej w ostatnich latach łamało praworządność, dostarczając Władimirowi Putino euro w zamian za ropę, za gaz, za węgiel, poniesie jako pierwsze odpowiedzialność za naruszenie artykułu 2. Tam chodziło o ustawę, która była w Unii. Ciekawe, że mówi o państwie, które powinno ponieść konsekwencje za to, że dopuszcza do ustawki i za to, że blokuje wszystkie sankcje. Ale za chwilę się dowiecie, że 50% paliwa, które Polacy leją do swoich baków, pochodzi z rosyjskiej ropy. Czyli w tym momencie no my też zasilamy rosyjski biznes. Lećmy dalej. Ponad 50% paliw sprzedawanych w Polsce jest produkowana z rosyjskiej ropy i ciężko się tu obrażać na ten stan rzeczy, bo wynika ona ze specyfikacji naszego rynku, że korzystamy z rurociągu, czy że nasze rafinerie są przystosowane do odbioru tej ropy. Czyli chcemy karać kraj Niemcy za to, że blokują sankcje i Unię, a tutaj po prostu mamy to, co mamy, czyli że my oto jak rosyjski biznes czerpie zyski z tankowania samochodów na polskich stacjach paliw. Prawda jest smutna. Czyli co, mamy sami siebie ukarać i sami sobie odciąć rosyjski gaz i ropę, bo nie podobają się polskim politykom ruchy Niemiec? No tak wygląda cała ta sytuacja, że wszystko z sobą jest powiązane i chodzi o coś więcej. O co? Lećmy dalej. Pewnie widzieliście, że cały świat jest przeciwko Rosji, tak? Widzieliśmy sceny, jak Amerykanie wylewają rosyjską wódkę, jak ludzie nie chcą kupować rosyjskich produktów, jak koncerny wielkie naftowe się odcinają od Rosji, jak samochodowe koncerny się odcinają od Rosji. A tutaj nagle okazuje się, że prawda jest inna. Shell kupuje rosyjską ropę z rekordową zniżką. Europejski gigant naftowy Shell zamówił dostawę flagowej rosyjskiej ropy po rekordowej niskiej cenie, co potwierdza decyzję firmy o kontynuowaniu zakupów surowca z tego kierunku pomimo trwającej wojny na Ukrainie, donosi agencja. Agencja podaje, że Shell za baryłkę ropy zapłacił o wiele mniej niż powinien. No i w tym momencie Bloomberg, powołując się na swoje źródła w Shellu, informuje, że brytyjsko-holenderski koncern nie zamierza zrezygnować z zakupu ropy i gazu w Rosji. Zmieni się to dopiero wówczas, gdy takie embargo zostanie wprowadzone przez poszczególne państwa. Jak dotąd rządy nie zakazały importu ropy i gazu, obawiając się wzrostu cen, jaki spowodowałby taki krok. Słyszeliśmy o tym, jak pan z Anglii po prostu grzmi tutaj o sankcjach wielkich, a
tutaj widzimy, że brytyjsko-holenderski koncept dalej ciągnie i to jeszcze kupuje ropę po zaniżonej cenie. Dlaczego? Teraz macie odpowiedź kolejną. Przesył gazociągiem jamalskim przebiega bez zakłóceń. Tu macie mapkę, jak on wygląda, skąd on idzie, tak, no, gdzie on idzie. Przesył gazu gazociągiem jamalskim jest realizowany zgodnie z zamówieniami klientów, poinformował w piątek operator przesyłowy gazu Gaz System. Jak zaznaczył, przesył na tym gazociągu w kierunku zachodnim został zwiększony od godziny 20 w piątek. Chcę wam powiedzieć, że cała ta ustawka pokazuje, że ropa płynie, gaz płynie, a gdyby chcieli naprawdę zaszkodzić Rosji, powinni to wyłączyć i nie płacić za to, a tutaj nic takiego się nie dzieje. Mało tego, ktoś wywindował ceny ropy i gazu do absurdu, aby na tym zarobić. Za chwilę zobaczycie, dlaczego nie działają. W tym momencie sankcje nie działają, ceny poszybowały do góry, ale czy przed ustawką na Ukrainie nie płynęła ropa i gaz na zachód? Płynęła. Płynęła w mniejszych ilościach? Nie. Więc nagle mamy ustawkę, ceny poszybowały, ropa dalej płynie, gaz dalej płynie. Sankcje, jak widzimy, nasi politycy się oburzają, to sankcje wydmuszki. No i ewidentnie ktoś na tym zarabia. A kto? Myślę, że teraz wszystko jest jasne. Kto na tym zarabia? Do Polski płynie rekordowa ilość skroplonego gazu LNG, dotrze z Kataru i USA. W marcu do Polski dotrze nawet 600 milionów metrów sześciennych skroplonego gazu ziemnego, przekazał prezes. Marzec to dla Polski rekordowa liczba dostaw. To będzie 5 gazowców, z których każdy od 100 do 120 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego po regazyfikacji dostarczy do terminala w Świnoujściu. No i oczywiście zapłacimy Amerykanom za gaz. Jest to normalne, że kiedy mamy taką ustawkę, to po prostu ktoś na tym zarabia. Kto? Najpierw przejdę do Rosji, aby wam pokazać, że już wiecie, że cała ta ustawka na Ukrainie okraszona takimi wielkimi fake newsami w mediach, gdzie krzyczy się o wojnie, została po prostu wyreżyserowana, a Niemcy pokazały, kto rządzi w Unii, kto rozdaje karty w Unii, kto wysyła w cudzysłowie broń. Był blamasz z hełmami, teraz mamy blamasz kolejny z tą bronią starą, aby nie zaszkodzić Rosji, a to, co miało tak wstrząsnąć Rosją, pokazuje to, co mówię w ostatnim filmie, że tworzy się tutaj jedwabny szlak, w którym to muszą zmienić system rozliczeń. I proszę was bardzo, największe rosyjskie banki przechodzą na chiński system płatniczy. Kilka rosyjskich banków oświadczyło w niedzielę, że wkrótce rozpoczną wydawanie kart płatniczych przy użyciu systemu chińskiego operatora kart UnionPay połączonego z rosyjską siecią MIR, po tym jak Visa i Mastercard ogłosiły, że zawieszają działalność w Rosji. O przejściu na UnionPay poinformowały Sberbank, największy rosyjski kredytodawca, a także Alfa Bank i Tinkoff. Visa i Mastercard zawieszają operacje w Rosji z powodu inwazji tego kraju na Ukrainę. Mastercard poinformował, że ze względu na bezprecedensowy charakter obecnego konfliktu i niepewne otoczenie gospodarcze postanowił zawiesić swoje usługi sieciowe w Rosji. Mówiłem, że chodzi o system płatniczy i o nowe rozdanie, że ten system płatniczy, który mamy teraz, odchodzi. No i proszę bardzo, Rosja bardzo szybko poradziła sobie z tymi wielkimi sankcjami. Ale jak widzicie, to nie były wielkie sankcje, tylko sankcje wydmuszki i ewidentnie wszystko zostało zaplanowane przez te 2 miesiące rozmów, które odbywali przed ustawką na Ukrainie. Kolejne wiadomości dobre są dla Rosji i o tym też mówiłem, że Arabia Saudyjska odetnie się od USA i będą współpracować z Rosją. Ta przepowiednia też się sprawdza na naszych oczach. Tak samo jak to, że mówiłem, że powstanie taki dziwny front Rosji z Francją, a Niemców z USA. I ta przepowiednia też się sprawdza, jest ona w przepowiedniach na 2022 rok, gdzie właśnie to pan Macron cały czas dzwoni do Putina, Putin do niego, ustalają o co chodzi, przekazują informacje panu z Ukrainy, aby po prostu jeszcze to wszystko trwało. No i ewidentnie każdy w tej ustawce odgrywa swoją rolę. Ale aby pokazać wam, że ta przepowiedź dotycząca Arabii Saudyjskiej się sprawdza, Władimir Putin ostrzegł następcę tronu w Arabii Saudyjskiej. Władimir Putin przekazał ostrzeżenie księciu Arabii Saudyjskiej Mohameda bin Salmana, by nie próbował upolitycznić globalnych kwestii energetycznych.
poinformowały władze w Moskwie. Królestwo tymczasem odrzuciło prośbę USA o zwiększenie wydobycia ropy naftowej w związku z rosnącymi cenami surowca na światowych giełdach. Ale smaczek macie na końcu. Saudyjczycy poinformowali poprzez swoją agencję informacyjną SPA, że książę Bin Salman powtórzył, iż królestwo pragnie utrzymać stabilność na rynkach ropy naftowej i podkreślił znaczenie utrzymania porozumienia między Organizacją Krajów Eksportujących Ropę Naftową OPEC pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, a jej sojusznikami z Rosji. Stacja CNN oceniła na swojej antenie, że słowa Putina to czysta hipokryzja, a rosyjski prezydent wielokrotnie wykorzystał dostawy gazu jako element nacisku. Nie mieści się w głowie to, że Ameryka traci sojuszników, a Rosji sojusznicy przybywają. No nic dziwnego. Kiedy słowa Orbana, który stwierdza, że Rosja zaatakowała Ukrainę, bo NATO systematycznie rozszerza się na wschód, a Rosjanom coraz mniej się to podobało, pokazuje prawdę. Tylko że taka prawda nie płynie z głównych mediów i nie odwraca uwagi, pokazuje, że coś jest nie tak. Kolejny smaczek, który udało mi się i który nie jest już miły dla Polaków, to USA sprzeda Polsce 250 Abramsów. To najważniejszy kontrakt od lat. Smutne jest to, że zapłacimy tak zwany haracz Amerykanom za tą ustawkę, czyli dochodzi do podziału wpływów w Euroazji. Widzimy, że Niemcy rządzą Unią i to wszystkie sankcje zależą od ich decyzji, od tak lub nie. Reszta krajów nie ma nic do powiedzenia. Pokazały Polsce, gdzie jej miejsce i mówiłem, że Polska między Niemcami, USA a Rosją no, będzie musiała wybrać jedną ze stron. Jarosław Kaczyński mówi o samowystarczalności kraju, armii i widzi, że trzeba zmienić narrację w narodzie, aby pokazać im prawdę. Natomiast tutaj macie po prostu przykład tego, po co pojechał pan Duda do USA. Ano po to, żeby zapłacić Amerykanom haracz. Czyli będziemy kupować bezwartościowy złom od Amerykanów, aby po prostu zapłacić za to, że strefa wpływów się zmienia. Za to, że tutaj Niemcy zaczynają rządzić, wyrzucając Amerykanów. Ta panika wywołana przez media pokazuje tylko, że żadnej wojny trzeciej nie będzie, o czym mówiłem. Stawka, która została zorganizowana, nie mieści się ludziom w głowie. Dla ludzi wjazd wojsk na inny teren to wojna. Powiem wam tak, że sytuacja Putina na świecie, kiedy ktoś patrzy na to przez pryzmat nie tego, co się wylewa z telewizora, ale przez pryzmat normalności, przez pryzmat tego, że nie wierzy ślepo i bezmyślnie w wszystkie filmy, które nagrywają, które wypuszczają z telewizora, tylko potrafi zobaczyć więcej. Mało tego, umie odróżnić fake newsa od prawdy, bo umie czytać energię. Chcę wam pokazać, że te moje filmy pierwsze, które wzbudziły takie zamieszanie wśród i moich słuchaczy, i wśród ludzi, pojawił się oczywiście olbrzymi hejt od ludzi, którzy uwierzyli, że telewizory mają rację i tylko one mają rację. Teraz chcę wam pokazać, że żadnej wojny nie będzie, że mamy podział wpływów. Chiny i Rosja zmienia cały system walutowy, wchodzi na Ukrainę, wchodzi na przestrzeń międzymorza i to będzie norma. Niemcy rządzą w Unii, Francja widzi i mówiłem o tym, że będzie rozłam między Francją a Niemcami, że każdy będzie szedł po swojemu. Francja idzie z Rosją, więc w tym momencie chce korzystać z tej po prostu drogi, która się teraz otworzyła, stąd te spotkania pana Putina z Macronem, więc wszystko to dzieje się w ten sposób, że Polska jest między motem i kowadłem. Natomiast nadal nie widzę żadnego zagrożenia dla Polski, żadnego zagrożenia trzecią wojną światową. Jest ustalanie wpływów tutaj. Natomiast przyjdą nowe ustawki. Ale nie będę teraz o tym mówił, powiem w innym filmie. Film będzie na platformie, bo aby je zrozumieć, dlaczego one są, trzeba mieć o wiele szerszą świadomość niż tylko świadomość telewizyjną czy świadomość dobry, zły. Natomiast chcę wam pokazać, że Putin jest w takiej sytuacji, w której to, powiedzmy, byliby Polacy, którzy by zaatakowali w 1936 czy 1937 roku Adolfa Hitlera razem z jego, powiedzmy, armią, czy z ludźmi, którzy byli w jego partii. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Polska atakuje Adolfa Hitlera i robi rzeź w Niemczech, czyli zabija Adolfa i wszystkich jego towarzyszy, wszystkie osoby, które są w partii NSDAP.
Macie ulgę, no bo natychmiast wyświetliło wam się, że nie byłoby obozów, nie byłoby II wojny światowej. Jest uśmiech na twarzy? Jest. Ale jak zostałoby to zapisane w historii? Oj, tego uśmiechu już nie ma, nie? Dlaczego? Dlatego, że gdyby Polacy dokonali w cudzysłowie takiej rzezi, to zostałoby to zapisane jako brutalna rzeź na Adolfie. Dlaczego? Dlatego, że nie powstałaby II wojna światowa i nie byłoby obozów koncentracyjnych, więc ludzie, którzy żyliby później, nie widzieliby tej rzeczywistości, którą my widzimy i nazwaliby Polaków mordercami. Dokładnie w takiej sytuacji jest Władimir Putin. Czyli zapobiega czemuś, co się już nie wydarzy, czyli III wojnie światowej i jest nazwany tak, jak nazywają go ludzie. Ale gdyby nie zrobił tego, a za kilka miesięcy Amerykanie zrobiliby fałszywą flagę, zaczęli strzelać w kierunku Rosji, z Ukrainy i z Polski i na Polskę i na Ukrainie popsypałyby się rosyjskie rakiety w odwecie, to co byście powiedzieli? Czemu Władimir nie zapobiegł temu? Czemu nie wjechał na Ukrainę? Czemu pozwolił na Ukrainie zainstalować rakiety i się otoczyć? I to jest dokładnie to, w czym bierzemy udział. Dlatego bardzo się cieszę, że Władimir zapobiegł III wojnie światowej, ale przygotowujemy się do czegoś o wiele większego. Do jeszcze jednej ustawki, ale o tym w innym filmie. Na zakończenie bardzo dobra wiadomość, proszę bardzo. Mark Zuckerberg jest w tarapatach, twórca Facebooka prosi o pomoc. Dlaczego? Przedstawiciele Mety pojawili się podczas pokazów w Barcelonie, zwrócili się do firm technologicznych o pomoc w stworzeniu metaversum. Żadna pojedyncza firma ani branża nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie. Powiedziałem, że największym zagrożeniem dla ludzi, po tym co teraz się stało, widać, że tak jest, jest metaversum Marka. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ludzi tak łatwo jest zmanipulować fake newsami z telewizji, wystarczy pokazać im wielką wojnę. Ludzie się nie zastanawiają, że to, co widzą w telewizji, to są fake newsy nagrane w Chinach, kiedy wybucha na przykład ta fabryka z chemikaliami. Oni pokazują to jako olbrzymie straty, jako bombardowania rosyjskich wojsk. Pokazują im zdjęcia, pokazują im filmy z gier komputerowych, kiedy przylatują samoloty i ludzie uważają, że to jest prawda. Więc pomyślcie sobie, jeżeli daliśmy się tak łatwo zaprogramować telewizją i fake newsami, to co zrobi z nami podłączenie do metaversa? No, mamy taki test dla ludzkości tak naprawdę. Cała ta ustawka to test dla ludzkości. Czy w nas się obudzi nienawiść, agresja i bezmyślne patrzenie w telewizor, wyzywanie ludzi, wyzywanie Putina, czy jednak spojrzymy na to ze spokojem, z harmonią i poszukamy prawdy na ten temat. Nie będziemy bezmyślnie wierzyć w telewizor i w filmy, które nam tam pokazują w wydarzeniach, tylko zaczniemy spokojem do tego podchodzić. Mało tego, możemy oczywiście pomóc tym dwóm narodom, bo i Rosja, i Ukraina poświęca się, aby zmienić całkowicie sytuację na ziemi. Więc trzeba podziękować tym duszom z jednej i z drugiej strony za ich poświęcenie. No i w tym momencie uruchamia się wielu Polakach szlachetność, pomagamy Ukrainie. Natomiast to jest dobra wiadomość, że Mark nie tak łatwo zbuduje coś, co mogłoby w ten sam sposób programować wiele ludzi i, jak ja powiedziałem, no prać mózgi ludziom, którzy oderwaliby się od tej rzeczywistości, od tego, co jest, a skupiliby się na rzeczywistości wirtualnej, w której no, mogliby robić wszystko, co chcą. Dlatego to jest akurat dobra wiadomość i na zakończenie to, co wam się nie spodoba. Nieoczekiwany zwrot w polityce Unii Europejskiej wobec uchodźców. Co za różnica. Nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji. Unia chce przyjąć miliony Ukraińców w trwającym od lat sporze o politykę azylową, imigracyjną. Może nieoczekiwanie nastąpić krok naprzód. Nie dalej jak 6 tygodni temu Polska rozpoczęła budowę muru na swojej granicy z Białorusią. Też mówiłem, że to ustawka, już wiecie dlaczego. Uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl i imigranci, którzy chcieliby dostać się do Unii, Syrii, Iraku lub Afganistanu przez Białoruś, mają być powstrzymywani. Dramat kilku tysięcy osób, które musiały przetrwać na mrozie w strefie przygranicznej, którymi nie pozwolono ani na wjazd do Polski, ani na powrót na Białoruś, od tygodni trafią na pierwsze strony gazet. A teraz zupełnie inna reakcja. Polska, podobnie jak wszystkie inne kraje Unii Europejskiej, szeroko otworzyła swoje granice dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Każdy i wszyscy mają być przyjęci.
Taką obietnicę złożyła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Co za różnica, mówi Katrin, dyrektor Rady do Spraw Uchodźców i Wygnańców w Brukseli. Od wielu lat pracuje nad polityką migracyjną w ramach stowarzyszenia zrzeszającego kilkadziesiąt organizacji pomocowych. Obecny kryzys, w którym spodziewanych jest nawet 4 miliony uchodźców, jest największym kryzysem, z jakim Europa będzie miała się zmierzyć od czasów II wojny światowej. Tutaj chodzi o to, że nieważne, czy to jest osoba z Ukrainy, czy osoba, która właśnie została przeniesiona z Białorusi na naszą granicę, po prostu ma być przyjęta. Wielu Polakom się to nie spodoba i wielu Europejczykom też się nie spodoba. Co robią, powiedzmy teraz, uchodźcami? W ostatnim oświadczeniu pana prezydenta Ukrainy, który używa swojego talentu aktorskiego, aby po prostu grać na emocjach, tam były słowa, że dziękuję oczywiście Polakom, że ma przyjaciół tutaj w Polsce, no i mówi, że Ukraińcy za chwilę będą przychodzić z powrotem do Ukrainy, że on już dostanie pożyczki, pieniądze i prosi o pieniądze z każdego kraju, z każdego miejsca na świecie. No, żeby odbudować Ukrainę, te zniszczenia i tak dalej. Tylko że tak jak te fake newsy pokazują, że coś tutaj nie gra w tej całej ustawce, tak potem się okaże, że tych zniszczeń też nie ma. I że te filmiki nagrywane, powiedzmy, na zielonych ekranach, no nie mają przełożenia w rzeczywistości. Ale pieniądz czyni cuda, jak to niektórzy mówią, albo przynajmniej tak uważają. Więc automatycznie, kiedy, jak powiedziałem, nastanie podział zysków z tej ustawki, no to Ukraina bardzo się uśmiechnie, bo z biedy wyjdzie do kraju, z którego popłynie dobrobyt dla swoich obywateli. No i w tym momencie można będzie stworzyć międzymorze, będzie można stworzyć jedwabny szlak, będzie można stworzyć wpływ Niemiec tutaj na tą sytuację, więc dalej polski rząd będzie musiał tutaj trochę powalczyć z Niemcami o tą przestrzeń. No i Amerykanie, którzy zaczną tworzyć wpływy w dwóch kontynentach. Ameryka Południowa i Afryka. W przepowiedniach na 2022 rok widziałem niesympatyczność w Ameryce Południowej. Więc teraz, jeżeli Chiny i Rosja opanowały tą część Europy i Azji, to jeszcze czeka nas niesympatyczność, która również będzie w ten sposób taką retoryką wojenną, straszenia trzecią wojną światową i tak dalej, będzie po prostu podawana w mediach. Myślę, że wiele Polaków odspawa się od telewizora i nie będzie tak ślepo wierzyć we wszystkie filmiki, które tam puszczają i we wszystkie słowa, które tam puszczają. Ale to taki test dla nas. Czy ktoś będzie miał innych bogów, czy po prostu zacznie widzieć, że jest też internet i można zobaczyć prawdę. Dziękuję za ten film i myślę, że wszystko staje się jasne.